Chciałbym poprosić o kilka słów do nowych rad, do obecnych rad, do osób kandydujących. Pana Eugeniusza Piaseckiego, który przewodniczył Radzie Miejskiej w dobrym okresie dla Grudziądza, który przewodniczył Radzie Miejskiej wtedy, kiedy nie byliśmy opozycją, kiedy rządziliśmy tym miastem i po tych wyborach ta sytuacja się powtórzyła. Pieniu, dwa słowa do kandydatów. Prawdą jest to, że miałem zaszczyt być przewodniczącym, pełnić funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Grudziądzu. W tamtym okresie był to okres bardzo dobry, bardzo twórczy dla naszego miasta, dla Grudziądza. Wtedy prezydentem miasta był obecny tutaj Andrzej Wiśniewski. Proszę Państwa, w tamtym okresie zweryfikowaliśmy bardzo dużo naszych poczynań i wytyczyliśmy dużo nowych kierunków dla naszego miasta. I uważam, że Grudziądz nie ma innej drogi, jak cofnąć się i do tych wszystkich zamierzeń, które chcieliśmy zrobić, do tych koncepcji, do planów i z pełną werwą przystąpić do ich realizacji. Proszę Państwa, dlatego stoję tutaj z moim prezydentem, z naszym kandydatem na naszego prezydenta i jestem gotów jeszcze raz, popierając go, razem z Wami, no, otworzyć oczy ludziom za to i zobaczyć o nasze miasto, o Grudziądzu. To tyle pokrótce. Dziękuję Ci.